Pomimo trwającej pandemii, akcja Witaj w gminie Krzywiń trwa w najlepsze. Formułę przedsięwzięcia dostosowano jednak do panującej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej. W praktyce oznacza to, że wspólne spotkania najmłodszych mieszkańców ziemi krzywińskiej zastąpiono eskapadami terenowymi. Nowonarodzonych w domach osobiście odwiedza burmistrz Krzywienia. Ja serdecznie gratuluję z okazji narodziny Amelki. Życzę, żeby Amelka była zdrowa, żeby dobrze się rozwijała, żeby rodzice dzięki niej również byli szczęśliwi, ale cała rodzina. Żeby wszystko Wam się też dobrze układało. Dziękuję wszystkiego bardzo. Najlepszego. Bardzo dziękuję proszę. Bardzo. Podczas krótkiego pobytu Jacek Nowak, oprócz okolicznościowych gratulacji, przekazuje pakiety, w których znajdują się butelka do mleka, śliniaczek, ręcznik i kaciuszka kąpielowa. Z uwagi na fakt, że wizyty są niezapowiedziane, nie wszystkich udaje się zastać. Rodziców maluchów organizatorzy jednak uspokajają. Akcja Witaj w gminie Krzywiń będzie kontynuowana.